Już za rok nasi uczniowie w klasach szóstych staną przed kolejnym wyzwaniem. Sprawdzian, który ich czeka na koniec szkoły podstawowej, będzie również zawierał część sprawdzającą znajomość języka obcego. Jak każda nowość, fakt ten budzi wiele emocji wśród nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Ale to głównie od nas, nauczycieli, zależy, czy uczniowie przystąpią do tego sprawdzianu w atmosferze spokoju, bez niepotrzebnego lęku i stresu. To, co nieznane, zawsze budzi niepokój. Ważne więc, abyśmy dostarczyli zarówno uczniom, jak i ich rodzicom wszystkich informacji na temat sprawdzianu. Jako nauczyciele mamy do tych ważnych informacji dostęp i warto, żebyśmy się nimi dzielili. Przypomnijmy zatem najważniejsze fakty na temat sprawdzianu. Po pierwsze, sprawdzian z języka obcego będzie się odbywał tego samego dnia, co część pierwsza humanistyczno-matematyczna. Obie części oddzieli przerwa. Nieco krótsza dla tych uczniów, którzy z różnych powodów, na przykład z powodu dysleksji lub niepełnosprawności, będą pisali część pierwszą dłużej niż przepisowe 80 minut. Po drugie, uczniowie piszą sprawdzian z tego języka, którego uczyli się jako obowiązkowego w szkole. Ponieważ w większości szkół jest tylko jeden język obcy, uczniowie nie będą musieli dokonywać żadnego wyboru. Szacuje się, że w około 90% będzie to język angielski. W tych szkołach, które zapewniają naukę więcej niż jednego języka obcego jako przedmiotu obowiązkowego, rodzice lub prawni opiekunowie w imieniu ucznia deklarują, z którego języka uczeń przystąpi do drugiej części sprawdzianu. Taką pisemną deklarację należy złożyć do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian. Po trzecie, sprawdzian będzie miał formę pisemną, a wszystkie zadania będą zamknięte, to znaczy takie, gdzie odpowiedź wybiera się spośród podanych możliwości. Wszystkie polecenia będą w języku polskim. Nie będzie natomiast przykładów. Sprawdzian będzie trwał 45 minut, a jego wynik będzie wyrażony procentowo. Dokumentem, który pomoże nam przy przygotowywaniu uczniów do sprawdzianu, jest informator o sprawdzianie od roku szkolnego 2014-2015, wydany przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Jest tam zwięzły opis poszczególnych części sprawdzianu oraz przykładowe zadania egzaminacyjne wraz z rozwiązaniami. Informator nie może być jedyną ani nawet główną wskazówką do planowania procesu kształcenia w szkole. Według informatora część językowa sprawdzianu szóstoklasisty sprawdza, w jakim stopniu uczeń szóstej klasy szkoły podstawowej spełnia wymagania z zakresu języka obcego nowożytnego określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla drugiego etapu edukacyjnego. A więc tylko realizacja wszystkich wymagań z podstawy programowej zapewnia wszechstronne wykształcenie uczniów w zakresie nauki języka obcego i przygotowuje ich do sprawdzianu. Jednak informator jest bardzo przydatny, jeśli chodzi o ukierunkowanie przygotowań do sprawdzianu. Według informatora zestaw zadań egzaminacyjnych z języka obcego nowożytnego obejmuje następujące części. Rozumienie ze słuchu, znajomość funkcji językowych, znajomość środków językowych i rozumienie tekstów pisanych. Udział tych części w wyniku sumarycznym przedstawia się następująco. Rozumienie ze słuchu 35%, znajomość funkcji językowych 20%, znajomość środków językowych 15%, rozumienie tekstów pisanych 30%. Widzimy więc, że główny nacisk położony jest na umiejętności receptywne, rozumienie ze słuchu i rozumienie języka pisanego, co odzwierciedla sposób uczenia się uczniów w szkole podstawowej. Umiejętności receptywne przychodzą łatwiej i są lepiej wykształcone niż umiejętność mówienia czy samodzielnego pisania. Nie znaczy to, że inne umiejętności nie będą w ogóle sprawdzane i że w związku z tym nie musimy przykładać do nich dużej wagi.
Będą one sprawdzane, lecz w sposób pośredni. Na przykład umiejętność reagowania ustnego będzie sprawdzana w części znajomość funkcji językowych. W informatorze znajdziemy także listę struktur gramatycznych obowiązujących na sprawdzianie. Lista ta jest dość szczegółowa i zawiera struktury, które mogą wydawać się dość zaawansowane, jak na poziom A1. Jest tam na przykład czas present perfect czy imię słów czynny. Nie oznacza to jednak, że nauczanie gramatyki ma teraz stać się naszym priorytetem kosztem innych umiejętności. Pamiętajmy, że uczniowie mają te struktury rozpoznawać i znać ich zastosowanie, a nie samodzielnie tworzyć. Informator zastrzega również, że w zadaniach na rozumienie ze słuchu i rozumienie tekstów pisanych mogą pojawić się struktury spoza tej listy, ale ich znajomość nie będzie warunkowała poprawnego wykonania zadania. Musimy jednak przygotować na to uczniów, aby na sprawdzianie nie wpadli w popłoch na widok nieznanej struktury. Nie należy natomiast poszukiwać w informatorze wykazu obowiązującego słownictwa. Te informacje znajdziemy w podstawie programowej, w treściach nauczania wyrażonych w formie wymagań szczegółowych. Podstawa programowa zawiera też listę umiejętności, które będą sprawdzane na sprawdzianie. Według informatora sprawdzian będzie składał się z od 35 do 45 zadań, przy czym za zadanie należy rozumieć każdy pojedynczy podpunkt w większym zadaniu. Tych większych zadań będzie od 10 do 11. Za każde można będzie uzyskać od 3 do 5 punktów. Zadania będą krótkie, tak aby uczeń mógł się bez większych problemów na nich skoncentrować. Typy zadań, jakie wymienia informator, to zadania na dobieranie, matching, test wyboru, multiple choice i prawda-fałsz, true-false. Większość zadań przedstawionych w informatorze zawiera materiał ikonograficzny, czyli po prostu ilustracje. Odzwierciedla to sposób, w jaki uczą się uczniowie szkół podstawowych i jest tym, co zdecydowanie odróżnia sprawdzian od egzaminu gimnazjalnego i maturalnego. A więc dzięki sprawdzianowi uczniowie szkół podstawowych wprowadzani są w świat egzaminu w sposób stopniowy, przyjazny i dostosowany do ich możliwości. W kolejnym odcinku podpowiem, jak krok po kroku przygotowywać uczniów do tego pierwszego w życiu poważnego sprawdzianu z języka obcego.